W pierwszej rundzie zróbcie mi takiego pączka. Pączka? To proste. Trzeba zacząć od zrobienia ciasta. W tym celu należy wymieszać mąkę, mleko i cukier. A następnie dobrze ubić powstałą mieszaninę. Ciasto jest gotowe. Teraz należy je zagnieść i podzielić na kawałki, aby zrobić z nich apetyczne pączki. Ale najpierw trzeba pokolorować ciasto różnymi barwnikami spożywczymi. Tak będzie fajniej i ciekawiej. No tylko spójrzcie na ten niesamowity kolor. I wiecie co? Będzie jeszcze fajniej, gdy połączymy kilka kolorów w jednym pączku. Aby to zrobić, muszę wymieszać wszystkie różnokolorowe ciasta, odpowiednio je rozwałkować i pociąć na małe paski, z których następnie można uformować pączki. I dopiero teraz można wysłać je do piekarnika. A ja zrobię pączki w starym stylu. Za pomocą kubka wytnę kółka z ciasta, w którym następnie zrobię małe dziurki. O tak, dziurka gotowa. Powstałe pączki można wrzucić do wrzącego oleju. W ten sposób szybko się usmażą. No co za zapach! Pozostało tylko nadziać pączki pysznymi dodatkami. Aby to zrobić, trzeba je rozciąć i posmarować każdą część bitą śmietaną, do której świetnie pasują truskawki. Myślę, że wyszło zarówno pysznie, jak i pięknie. Podstawa pączka jest gotowa. Pozostaje tylko zanurzyć ją w kolorowym lukrze i dodać troszkę kolorowej posypki na wierzchu. Tylko spójrzcie, jakie cudo! A ja zrobię pączki z tego, co mam w plecaku. Myślę, że to wystarczy, żeby wymyślić coś ciekawego. I chyba mam pomysł. Najpierw musimy wymieszać Nutellę i Oreo. Wylewam Nutellę do miski. A za pomocą trampka zrobię z Oreo kruszonkę. Gotowe. Teraz to wszystko należy wymieszać w jednolitą czekoladową masę. To jest naprawdę dobre. Ale to jeszcze nie wszystko. To właśnie ta masa będzie bazą dla przyszłego pączka. Aby nadać mu pożądany kształt, należy włożyć go do pudełka po gumie. Dziurkę w pączku zrobię za pomocą nakrętki od Fanty. Ekstra! Pozostało tylko włożyć foremkę do lodówki i troszkę poczekać. Myślę, że można wyciągać. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co mi wyszło. Otwieraj się! Jestem silną dziewczyną, więc dam radę. Oto i on, mój pączek. Pachnie naprawdę dobrze. Ale będzie jeszcze lepiej, jeśli dodam do niego gumę do rzucia. Jestem gotowa. Emma, czas wybrać zwycięzcę. Myślę, że pierwszą rzeczą, której spróbuję, będą pączki od szefa Zaka. Wyglądają przepysznie. Bardzo dobre. Co będzie następne? Najwyraźniej to brązowe coś od Mary. Nie będę kłamać, nie wygląda dobrze. Czemu to jest takie twarde? Nie mogę tego nawet ugryźć. Jest jak kamień. Nie no, nie będę tego jadła. Babciu, spróbujmy, co ty mi przygotowałaś. Wow! Uwielbiam truskawki i bitą śmietanę. Babciu, wygrałaś. Naprawdę? Wspaniale, dziękuję. Teraz chcę popić moje pączki jakimś pysznym koktajlem. Nie masz pojęcia, ile różnych koktajli zrobiłem w swoim życiu. I myślę, że dzisiaj zrobię równie pyszny koktajl, jak te, które robiłem wcześniej. Na początek trzeba wlać mleko do blendera, a następnie dodać do niego lody. To właśnie nada koktajlowi niesamowity smak.
Teraz trzeba to wszystko dobrze wymieszać w tym właśnie blenderze. Dzieje się to bardzo szybko i nie wymaga żadnego wysiłku z mojej strony. Kilka sekund i gotowe. Wystarczy przelać do ładnej szklanki. A szklankę udekoruję czekoladą. A teraz za pomocą specjalnego gadżetu zrobię ciastko z dziurką, które umieszczę na górze szklanki. Tak, myślę, że to wspaniały pomysł. Ale to jeszcze nie wszystko. Dorzucę też kawałek tortu, który jest ozdobiony owocami, piankami, watą cukrową i lizakami. Teraz wszystko gotowe. Dodam jeszcze słomkę i kolorową posypkę. I co to za koktajl? To sam cukier. Koktajl powinien być zdrowy. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobię, jest przepuszczenie ogórka przez maszynkę do mięsa. Następna będzie marchewka. Całkiem niezła. Okej. Potrzymaj to, moja droga. Już tego nie potrzebuję, ponieważ sok z buraka wycisnę własnoręcznie. Gotowe. Myślę, że wygląda pysznie. Nie, no takiego koktajlu nawet bym nie spróbowała. Mój będzie smaczniejszy zarówno pod względem smaku, jak i wyglądu. Będę potrzebować mleka i kakao. A im więcej kakao, tym koktajl będzie smaczniejszy. Chyba troszkę przesadziłam. Chociaż nie, trzeba to wszystko dobrze wymieszać. Świetnie. Teraz czas na bitą śmietanę. Ej! Najwyraźniej nie ubili jej zbyt dobrze. Może trzeba bardziej potrząsnąć? Byłbym z tym ostrożniejszy. No, teraz można wyciskać. Ojej! Chyba ubiłam ją nawet za bardzo. Ale w sam raz dla koktajlu. Super! Pozostało tylko udekorować go cukierkami i kawałkiem czekolady. Wygląda na to, że wszystkie koktajle są gotowe. Emma, czas wybrać zwycięzcę. Zacznę od koktajlu babci. Pączki były pyszne, zobaczymy, jak smakuje koktajl. Fu, ohyda! Jest z warzyw? Zobaczmy, co zrobiła Mary. No, od razu lepszy. To bardziej przypomina kakao, ale nadal jest bardzo smaczne. Czas na największy i najpiękniejszy koktajl od szefa kuchni Zaka. Można się nim nie tylko napić, ale i najeść. Torcik jest całkiem niezły. Oj, myślę, że jest tu nawet za dużo jedzenia. Wszystko jest teraz na mnie. Myślę, że zwycięzcą tej rundy jest Mary. Gratulacje. Ja? Hurra! Wiedziałam, że wygram. W tej rundzie chcę, żebyście zrobili dla mnie lizaki. Robi się. Na początek wezmę specjalny podwójny garnek. Do jednej części wleję syrop truskawkowy. A do drugiej wsypię pianki marshmallow. Teraz muszę to wszystko podgrzać. Tak, żeby pianki się roztopiły. Wspaniale. Gotowe. Teraz z każdej części muszę zrobić długie wałeczki, które następnie razem skręcę. Widzicie, jak cudownie prezentują się czerwony i biały kolor? Pozostało je tylko pociąć na małe kawałki i zrobić z nich kolorowe laski. O tak. Gotowe. Ja potrzebuję tylko kilka puszek kwaśnych cukierków Toxic Waste. Och, ale orzeźwiające. Teraz muszę wrzucić je do garnka. Trzeba je roztopić, po czym powstałą papką muszę okleić tego oto patyczka. Wyobrażacie sobie, jaki ogromny będzie mój lizak? No co za amatorzy! Ja zrobię niesamowite czekoladowe lizaki. Idealna konsystencja. Teraz nabiorę masę strzykawką i zapełnię nią te oto cudowne foremki.
A teraz, żeby to wszystko zastygło, użyję ciekłego azotu. Gotowe. Tylko spójrzcie na te niezwykłe kształty. Ale białe lizaki są nudne. Trzeba je pokolorować syropami z różnych owoców. Wtedy będą kolorowe i pyszniutkie. Poczułem kulinarną wenę, jestem gotów tworzyć. Najważniejsze, żeby to zrobić bardzo ostrożnie. Oj, to jest takie ciężkie! A, Mary, co ty zrobiłaś? Prawie zepsułaś moją kompozycję. Mój jednorożec, jak dobrze, że jesteś cały. Emma, to dla ciebie, smacznego. Ciekawe. Najpierw spróbuję tego ogromnego lizaka. Będę musiała go tak polizać. Ojej, co za kwasota. Nie no, nie lubię czegoś takiego. Okropność. Teraz spróbujemy lasek od babci. Niezłe. Smakują mi. Wow, jakie piękne lizaki. To jednorożec od szefa kuchni Zeka. Są niesamowite. Gratuluję wygranej. No, w końcu doceniono mój talent kulinarny. Chcę tęczowy torcik. Zrobicie mi taki? Mam tak wiele pomysłów w głowie. Wybór będzie ciężki. Zacznę od przekrojenia tortu na pół. Tę połowę odkładam, a drugą przekręcam na bok. Teraz będę potrzebować troszkę kremu i szpatułki. Ostrożnie rozprowadzam krem na szpatułce i nakładam na ciasto. Super. Co dalej? Muszę zrobić tęczę, a tęczowe cukierki idealnie się do tego nadają. Mam tu wszystkie potrzebne kolory. Wykładam po kolei zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony. Jeszcze troszkę fioletowych i gotowe. Ja też już wiem, z czego będzie moja tęcza. Warstwa borówek, pomarańcze, cytryna, kiwi i soczyste truskawki. I jeszcze troszkę słodkich pomarańczy wokół tortu, żeby mała Lindsay dostała porządną porcję witamin. Ale cudowny! Chloe, co ty myślisz? Babciu, nie lubię takich. Ja zrobię tęczę z kolorowych gum huba-buba. Będzie odjazdowo. Mam wszystkie potrzebne kolory. Układam wszyściutkie gumy w tęczowy łuk. Będzie pięknie i pysznie. Lindsay będzie zachwycona. Stawiam to na tort. Dodam też troszkę popcornu. Jest smaczny i tak fajnie chrupie, a w dodatku przypomina chmurki. Boki też nim obkleję. Ale super wyszło. Babciu, spójrz na to. Ale z ciebie zdolniacha. Ja też muszę czegoś dodać do mojego tortu. Kilka kropli mojego ulubionego miodu będzie tu idealnie pasować. Poleję nim tort, żeby był jeszcze smaczniejszy. No i pięknie. Szefie, myślę, że też potrzebujesz troszkę miodu. Hola, hola! Na moim torcie będą pianki. Wyglądają jak chmurki, więc obłożę nimi cały tort. Zadanie było mega łatwe, Lindsay. Zapraszamy do degustacji. Wow. Ale pyszności! Chcę już spróbować każdego z nich. Zacznę od tego. Jaka piękna tęcza. A jaka pyszna. A teraz kawałeczek tortu. Pycha. Co dalej? Ten czy ten? Zacznę od tego z cukierkami. To jest naprawdę dobre. I uwielbiam pianki. A teraz kolej na to owocowe szaleństwo. Ciekawe, jak smakuje. Jakie pyszne! Nie spodziewałam się, ale ten smakuje mi bardziej. Naprawdę? Wygrałam! Uściskajmy się, moi kochani! Wow! A teraz chcę, żebyście udekorowali tort czymś arbuzowym. Chwileczkę. Po co mi ten tort, skoro na grządce mam pyszne arbuzy? Oto jeden z nich. Tylko w tym roku rosły jakieś małe. No ale trudno.
Zaraz jednym ruchem rozbiję go na kawałki. A ja! Nie takie rzeczy się w życiu rozbijało. Troszkę wyszłam z wprawy. Zaraz wytnę z tego arbuza kształt tortu. To będzie dolna warstwa. A to górna. No i jeszcze jedna. Wspaniale. A tego nie potrzebuję. O, skorpiot arbuza. Zostało nawet coś do jedzenia. Jakie pyszne. A to będzie świetny kapelusz. Szefie kuchni, spójrz. Mam fajną czapkę, co? Nie w moim stylu. Lepiej obczajcie, co zamierzam zrobić. Zrobię tort w kształcie małego, słodkiego arbuza. To będzie najpyszniejszy, najpiękniejszy i najbardziej uroczy tort. Lindsay będzie żal jeść takie cudo. Sami zaraz się przekonacie. Jeszcze tylko te czarujące oczka. I gotowe. No cudo. Babciu, a co się dzieje? Potrzebuję ananasa do udekorowania mojego tortu. Lindsay uwielbia arbuzy i ananasy. A ja kocham Lindsay, więc wytnę słodkie serduszka na znak babcinej miłości i kwiatki symbolizujące urodę mojej wnusi. Gotowe. Można podawać. A co się dzieje z Chloe? Mam się znakomicie. Patrzcie, jakie odjazdowe nakrycie głowy. Ale już biorę się do roboty. Nałożę do arbuza kilka garści pysznych żelków. A teraz je roztopię. Pa, pa, żelki. No i muszę je szybko zamrozić. Pomoże mi w tym ten spray. Juhu, to działa. Super. A, czekaliście na mnie. Wszystko gotowe. Lindsay, próbuj. Wow, ile ciekawych rzeczy do spróbowania. To wygląda zabawnie. Ale jak to jeść? Łyżką się nie da. Dziwne. Szkoda, że nie mogę tego spróbować. Dobra, przechodzę do następnego. Ten torcik wygląda ciekawie. Jest w całości zrobiony z arbuza i ananasa. Niesamowity. A teraz sprawdzę, co przygotował mi szef. Wygląda niesamowicie. I tak też smakuje. Jestem zachwycona. Szef kuchni wygrywa. No w końcu jestem najlepszy. Teraz mam ochotę na tort z czekoladą. Okej. Niech pomyślę. Już wiem. Zrobię tort w kształcie tabliczki czekolady. Będzie super. Tego nie potrzebujemy, więc można zjeść. Przepyszne. Niebo w gębie. Chloe, cała się wymazałaś. Chodź tutaj, babcia pomoże. Tak lepiej. A teraz zajmę się moim tortem. Co my tu mamy? Czekoladę. Rozpuszczam ją w kąpieli wodnej, żeby była płynna. Właśnie w ten sposób. Babciu, co to za średniowiecze? Pozwól, że pokażę ci coś naprawdę wyjątkowego. Złoty syrop czekoladowy. To produkt przyszłości. Ale ty możesz tylko na niego popatrzeć. Potrzebuję obręczy, którą umieszczę na torcie i naleję do niej płynnej złotej czekolady. Teraz można podnieść obręcz i voilà! Mógłbym patrzeć na to cały dzień. Wow! Najadłam się dosyta. Teraz mogę brać się do pracy. Mam w plecaku mnóstwo pyszności. Przyda mi się wszystko. Wow, te Oreo wyglądają świetnie. Ułożę z nich takie oto wieżyczki. I obstawię nimi tort. Super! A teraz rożki z pysznymi lodami. No to już wygląda super. Ale czegoś mi tu brakuje. Już wiem. Czekolady. Układamy ją wokół tortu. Wyjdzie mi z tego superancki czekoladowy zamek. A na dach nasypię kuleczek Maltesers.
właśnie! I gotowe! To było łatwiejsze niż myślałam. A ja mam w tej walizce sekretny składnik, który wszystkich rzuci na kolana. Moja złota piękność! Uwaga, oto czekoladki Ferrero Rocher! Wyglądają naprawdę oślepiająco. Ułożę je na całym torcie. Wszystkim opadnie szczęka. Ale czegoś mi tu jeszcze brakuje. A, racja! Pora na troszkę magii. Zrobię górę z czekoladek, a na wierzchu umieszczę pudełko. Będzie wyglądać tak, jakby się z niego wysypały i zastygły w powietrzu. Lindsay na pewno czegoś takiego nigdy nie widziała. Mój tort ją zadziwi. Kto tak chrapie? Babciu, obudź się! Czekolada zaraz się spali. Co? Czekolada? Racja. Już się rozpuściła. Teraz polewam nią tort. No co za wspaniały aromat. Uwielbiam go od dzieciństwa. Ale to jeszcze nie wszystko. Mam tu koszyk owoców. Prosto z mojego ogródka. Truskawki, borówki. Obłożę nimi cały torcik. I ostatnia boróweczka. Mamy to. No to co, wszyscy się wyrobili? To przejdziemy do degustacji. Czekoladowy zamek? Moje ulubione owoce! I cała góra czekoladek! Muszę spróbować! Pyszne! A jak smakuje sam tort? Czy to złota czekolada? Odjazdowe! Jestem zachwycona! Ten tort wygląda, jakby spadł na grządkę babci. Spróbujmy. Wiedziałam, jest pyszny. A ten wygląda naprawdę bombowo. Cały czekoladowy zamek. Rewelacja. Pyszne lody i moje ulubione ciasteczka Oreo. Co jeszcze tam jest? Ile smakołyków! Moje ulubione czekoladowe cukierki. Myślałam, że o tym mogę tylko pomarzyć. Jestem w siódmym niebie. Wygrywa moja siostrzyczka. Hurra! Wiedziałam, że dam radę. Tak bardzo się staram. No dalej, Jess. Pokaż nam, co chcesz tym razem. To gofry. Super. Myślę, że nasi kucharze dadzą sobie radę. Zrobię dla Jess najlepsze gofry w historii. Musimy najpierw zrobić ciasto. Rozbijamy jajka. Dodajemy mleko. I trochę mąki. Teraz wszystko dokładnie ubijamy. Gotowe. Ciasto wyszło idealne. Przelewamy je do miseczek. I do każdej dodajemy po kropli barwnika spożywczego. Moje gofry będą nie tylko pyszne, ale i piękne. Tylko spójrzcie na te tęczowe kolory. A teraz napełnię strzykawki tym cudownym ciastem. Ważne jest, aby wlewać ciasto warstwami, tak żeby uzyskać prawdziwe tęczowe gofry. Świetnie. Teraz pozostało tylko czekać, aż będą w pełni upieczone. Co ona tam ma? Barwniki spożywcze? Fu, co za chemia. Zaraz babcia pokaże prawdziwe gofry. Takie, na których wychowały się całe pokolenia. Najpierw obieramy dynię ze skórki, a następnie siekamy ją na kawałki tasakiem. O, właśnie tak. Idealnie. Teraz wrzucamy wszystko do blendera i mielimy. Wyszło mi takie oto niesamowite pire z dyni. Teraz dodajemy je do ciasta. Gotuję według przepisu, który przekazała mi moja pra. Oj, ile razy ja powiedziałam pra? Nieważne, moja babcia.
Teraz wszystko przelewamy do gofrownicy i pieczemy. Wkrótce będziemy mieć wspaniałe gofry. Zaki, a co tam u ciebie? Babciu, mówiłem, żebyś nie nazywała mnie Zaki. Wpadłem na genialny pomysł. Chcę zrobić gofry z gumy do rzucia. Bierzemy gumę Hubba Bubba, tniemy w paski i kładziemy do gofrownicy. Nie ogarniam tego waszego ciasta. Muszę to tylko zapiec. A co tam u szefowej kuchni? Moje cudowne tęczowe gofry są już gotowe. Tylko spójrzcie, jakie są piękne. Muszę je tylko udekorować. No i co to za gofry bez lodów? Kładę kilka kulek. A na wierzchu przykrywam drugą połówką. A teraz za pomocą kremu zrobię napis. Co to za zapach? Zak, coś ci się pali! Pali się u mnie? A, rzeczywiście! Kurczę, mój gumowy gofr się przypalił! I jak mam go stąd wyciągnąć? Spróbuję łopatką. O rany, ale to lepkie i obrzydliwe. Jak z tego zrobić gofra? Nieźle, ale to w niczym nie przypomina gofra. A co tam robi szefowa? Przygotowałam gofra w stylu Oreo. O, to też mogę zrobić. Roztopię tabliczkę czekolady. Oj, nie w tę stronę. Powietrze muszę skierować na czekoladę. Doskonale. A teraz tą rozpuszczoną czekoladą napiszę na gumie słowo Hubba Bubba. Gotowe. Rozumiecie co? To jak guma Hubba Bubba. Babciu, jak ci się podoba mój gofr? Zaki, nie to chciała Jess. Spójrz, tak wygląda prawdziwy gofr. Można go jeść na śniadanie, obiad i kolację. Dodam trochę dżemu truskawkowego, który oczywiście sama zrobiłam. W porządku. Można próbować. Wszyscy gotowi? W takim razie przejdźmy do degustacji. Wszystkie te gofry wyglądają fajnie. Zacznę od tego. Ojej, jest zrobiony z plasteliny? Nie da rady tego odkleić od talerza. Nieważne. Co jest następne? Wow, ten gofr wygląda tak pysznie. Mój ulubiony dżem truskawkowy. Ekstra. Wow, a to jest gofr w stylu Oreo. Jest to błędnie pyszne. Zwycięzcą jest zdecydowanie Oreo. Pyszka. Hurra, wygrałam. Czy ktoś w to wątpił? Zaraz Jess pokaże nowe danie. No co tam jest? Galaretka? Ale super. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, jak zrobić galaretkę. Zak, ogarniesz to, lecimy. Najważniejsze, aby wybrać odpowiedni smak. Galaretka bananowa na pewno posmakuje małej Jess. Chociaż po co mam wybierać jeden smak, skoro mogę zrobić galaretkę o wszystkich smakach naraz? Tak właśnie zrobię. Teraz nabieram galaretkę do pipetki i dodaję po jednej kropli do foremek. Najważniejsze jest to, aby warstwy się nie mieszały. Wspaniale. A teraz potrzebuję blendera, butelki mleka, trochę żelatyny i cukru. Włączamy i czekamy, aż się wymiesza. Gotowe. Za pomocą pipetki wlewamy do każdej foremki białą galaretkę. Jestem taka genialna, że aż sama sobie zazdroszczę. Nie chcę czekać zbyt długo, więc zamrożę je od razu za pomocą sprayu do błyskawicznego zamrażania. Babciu, co jest? Jak to co jest? Kaszlę cały dzień od tej twojej chemii. Dobra, muszę zrobić galaretkę. Oj, Zaki, chcesz arbuza? Proszę bardzo, wnuczku, jedz na zdrowie. Dzięki, babciu, już przygotowałem sobie łyżkę. Pyszny.
Jedz, jedz! A ja muszę wyczyścić drugą połówkę arbuza i przenieść cały miąższ na talerz. Ojej, ale jestem zmęczona. Arbuz jest taki pyszny i soczysty. Już się skończył? Jakoś szybko. O, babcia ma jeszcze jedną połówkę. Tylko muszę wymyślić, jak ją zabrać. Racja! Zastąpię arbuza piłką. Idealnie. Udało się. A to sobie zjem. Oj, chyba przysnęłam. Co to jest? Przecież rozcięłam arbuza na dwie części. A może mi się przyśniło? Oj! Co się stało? Chyba rozumiem. Zaki! Zabrałeś mi arbuza i podsunąłeś piłkę. Tak nie robią grzeczni chłopcy. O! Zjadłeś całego? Właśnie tego potrzebowałam. Teraz wsypujemy tu galaretkę arbuzową. Cukier i wodę. Pozostaje tylko to wymieszać. No co za idealny arbuzowy kolor mi wyszedł. Ojej, robi się ciężko. To znaczy, że galaretka jest już prawie gotowa. Idealna konsystencja. Teraz dodam trochę borówek i za pomocą słomki wcisnę je w galaretkę. Właśnie w ten sposób. Świetnie. Teraz włożymy ją do lodówki. Zmniejszę temperaturę, żeby szybciej zastygło. Dobrze, można wyciągać. Teraz pokroimy na kawałki i zobaczymy, co wyszło. Wyszedł mi niesamowity arbuz. Babcia skończyła, a moja głowa jest pusta, żołądek pełen arbuza. Dobrze, może nie wiem, jak zrobić galaretkę, ale umiem improwizować. Troszkę syropu, troszkę mąki, koktajl mleczny i jeszcze trochę mleka. Kola, no i mentosy. Chwila, co? Kola i mentosy? O matko! O, wyszło całkiem fajnie. Szefowo, czy to wygląda jak galaretka? Ojej, Zak. Lepiej spójrzcie, co ja zrobiłam. No jak? To moje popisowe, żelkowe oczy. Wszyscy gotowi? To serwujemy wasze dania małej Jess. Wow! Fuj! Co to za ohyda? Zak w ogóle się nie stara. Boję się tego nawet próbować. A to wygląda interesująco. Żelkowe oczy. Super. Muszę je zabrać do szkoły i zrobić żarcik nauczycielowi. Są nie tylko fajne, ale i pyszne. Arbuz z galaretką? Nigdy wcześniej takiego nie jadłam. Zaraz to naprawię. Ale odlot, to jest pyszne. Babciu, wygrałaś. Gratuluję. Wygrałam? Nie spodziewałam się. Babcia wykosiła konkurencję.